Nieprawda taka, że dla drużyny Opolu Protestu strzelcem Artur Śliwecki. Trzeba było popatrzeć. Trzeba, Radosław Bunkowski. Ale wstyd. I piękna interwencja Marcina Macko. Józef Kościołowicz.
Jarosław Kluczyk, Artur Siwecki, strzelca dwóch bramek, Zbigniew Kowalski, bramka śmierci Macko, Adam Fajna i specjalne podziękowania dla sędziów dzisiejszego spotkania: Marcin Piotrowski, Piotr Łotkowski, Jarosław Małowski. Zapraszam do tego podziękowania. Zapraszam wszystkich do ustawienia się do wspólnego zdjęcia. Tylko weźmiesz jedną w ręce.